Michał Janicki kontra Rafał Dutkiewicz. Odwołany w październiku ubiegłego roku wiceprezydent Wrocławia domaga się od prezydenta miasta przeprosin i sprostowania nieprawdziwych jego zdaniem powodów swojej dymisji. Zdaniem Rafała Dutkiewicza Michał Janicki jest odpowiedzialny za straty, jakie miasto poniosło w związku z imprezami na stadionie i za brak rozliczeń z organizatorami. Na pierwszej rozprawie była Sylwia Gazda. Prezydent Wrocławia nie stawił się w sądzie, jest na Ukrainie. Jego pełnomocnicy złożyli wniosek o utajnienie procesu. To dziwnie brzmi, no bo chodzi o publiczne pieniądze, prawda, o sprawę, która dotyczy... No i właśnie dlatego składamy taki wniosek. Pełnomocnicy Rafała Dutkiewicza argumentowali swój wniosek śledztwem prokuratury w sprawie imprez na stadionie, interesami spółki Wrocław 2012 i gminy, a także prywatnym interesem Rafała Dutkiewicza, który obawia się, że media zniekształcą informacje na temat procesu. Gmina Wrocław powinna mieć interes w tym, żeby funkcjonować przejrzyście dla społeczeństwa. Na rozprawę nie stawiło się dwóch z czterech wezwanych świadków. Robert Pietryszyn, szef spółki Wrocław 2012, który jest chory, oraz Marcin Wojczyński, pracownik doradzającej stadionowi spółki SMG, który przebywa na urlopie. Przyrzekam uroczyście, że będę mówić prawdę. Marcin Garcarz, dyrektor Departamentu Prezydenta Wrocławia, zeznał, że to Michał Janicki odpowiadał za stadion, zarówno za budowę, jak i organizowanie tam imprezy. Na różnych gremiach, kolegialnych, też przy spotkaniach indywidualnych, reprezentował projekty, którymi się zajmował. Michał Janicki utrzymuje, że w listopadzie 2011 roku został odsunięty od spraw stadionu, a za umowy z organizatorami imprez odpowiadali skarbnik Marcin Urban i wiceprezydent Maciej Bluj. Czy zna pan jakiś akt prawny, który by mówił o tym, że pan wiceprezydent Janicki zajmuje się całokształtem spraw stadionowych? Zna pan taki akt organizacją imprez? Wysoki sądzie, nie znam takiego dokumentu, ale też takimi dokumentami na co dzień się nie zajmuję. Polish Masters i koncert zespołu Queen do dziś nie zostały rozliczone, a do kasy miasta nie wpłynęło 8 milionów złotych. Dostałem czyste świadectwo pracy. Godzinę później odbyła się konferencja prasowa, na której usłyszałem jakieś insynuacje. Dziś przed sądem zeznawał także Wojciech Król, pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim. Był pytany o to, czy ktokolwiek informował biuro prasowe, że umowa o pracę z Michałem Janickim została rozwiązana za porozumieniem stron. Nie, zawsze przyczyna była jedna, nierozliczenie. Kolejna rozprawa odbędzie się w maju, wtedy zeznawać mają Paweł Czuma i Marcin Urban. W ciągu 2 tygodni strony powinny dostarczyć sądowi umowy z organizatorami imprez i protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Wrocław 2012. W tej sprawie sąd przesłucha prawie 40 świadków, w tym najważniejszych wrocławskich urzędników. A to oznacza, że szykuje się długi, ale niezwykle emocjonujący proces, w trakcie którego nieraz posmakujemy czegoś z urzędniczej kuchni. Wrocław, Sylwia Gazda. Michał Janicki zaproponował ugodę. Rafał Dutkiewicz nie zgodził się na to.